Cześć kochane, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym przeglądzie ze sklepu Pepco. Zaczynam od bardzo ładnego dozownika na mydło za 15 zł. Do kompletu możecie dokupić sobie również kubeczek na szczoteczki do zębów za dyszkę. Ta kolekcja bardzo przypadła mi do gustu. Tutaj również z kolekcji odzieżowej znalazłam przecudowną bluzeczkę. No same spójrzcie, jak ona pięknie wygląda. Ma marszczenie na dekolcie, są bufiaste rękawy, więc wszystko to, co uwielbiam najbardziej, a koszulka kosztuje tylko 30 zł i jest w 100% wykonana z wiskozy, więc naprawdę rewelacja. Tutaj znalazłam również takie bardzo fajne kapcie. One są inspirowane marką UGG, kosztują 25 zł i jak widzicie są na dosyć grubej podeszwie, a dodatkowo mają gumę. To wygląda naprawdę rewelacyjnie. Póki co znalazłam tylko tą beżową wersję kolorystyczną, ale oczywiście jak znajdę inne kolory, to dam Wam o nich znać. Tutaj również za 20 zł z nowej kolekcji znalazłam taki nietypowy wazon. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak on Wam się podoba. A tutaj już klasyczny wazon w biało-beżowej wersji kolorystycznej. Wygląda wyjątkowo, ale ma również świetną cenę, ponieważ kosztuje tylko 25 zł. I tutaj absolutny hit, najmodniejsze sztućce za, uwaga, uwaga, 20 zł. Tak kochane, tylko za 20 zł. Co prawda oczywiście daję Wam znać, że w tej cenie macie tylko jeden komplet, ale i tak uważam, że to jest świetna okazja cenowa, bardzo mi się one podobają i sama zastanawiam się nad ich zakupem. Tutaj znalazłam jeszcze taki kosz na śmieci za 40 zł, ale przy okazji, kochane, oczywiście przypominam Wam o subskrypcji mojego kanału, żebyście nie pominęły żadnego filmiku. Jak widzicie, filmiki na moim kanale pojawiają się codziennie, w związku z czym warto, abyście były na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które pojawiają się na półkach. Tutaj również bardzo fajny gadżet za 6 zł. Jest to taka miarka do makaronu i to jest zdecydowanie gadżet, który przyda się w każdym domu. W nowościach znalazłam również taką lampę solarną, kosztuje ona 25 zł i mamy dostępny czarny kolor oraz taki ciemnozielony. Jak widzicie, jest to lampa wisząca i bardzo mi się ona spodobała. Myślę, że będzie pięknie prezentowała się na niejednym tarasie. Za 15 zł znalazłam również bardzo ładną tacę dekoracyjną w kształcie liścia, ale jak widzicie, możecie ją również powiesić na ścianie i będzie Wam ona służyła jako dekoracja. A tutaj za 50 zł znalazłam bardzo wyjątkowe lustro. Jest ono w złotej ramie i wygląda naprawdę bardzo wyjątkowo. Cena jest rewelacyjna. A tutaj niedawno Wam pokazywałam te mydelniczki oraz kubeczki, a teraz do kompletu pojawiły się również szczotki toaletowe. W nowej kolekcji Natural Green kolejne nowości, tym razem na dziale łazienkowym, a są to bardzo ładne ręczniki. Taki duży ręcznik kąpielowy kosztuje akurat 35 zł, jest wykończony ślicznymi frędzelkami i myślę, że Wam również się spodoba.
Wszyscy absolutnie oszaleli na punkcie Barbie. Teraz w wielu sklepach pojawiają się kolekcje właśnie z tym motywem i również taka kolekcja pojawiła się w Pepco. Tutaj na przykład za 35 zł możecie kupić bardzo fajną poduszkę, ale pojawiło się również wiele lalek, wiele dodatków. Być może szukacie jakiegoś fajnego pomysłu na prezent dla małej dziewczynki, tak więc zobaczcie, co Pepco nam zaoferowało w tym asortymencie. Poza lalkami możecie znaleźć bardzo fajny notesik za 10 zł, dostępne są również kubeczki oraz śniadaniówki, ale możecie kupić również takie fajne plecaki, ten akurat kosztuje 45 zł, natomiast klasyczny kosztuje 20 zł. Myślę, że to są naprawdę bardzo fajne plecaczki, które spodobają się niejednej dziewczynce, natomiast też pokażę Wam, jakie nowości pojawiły się na dziale dla chłopców, ponieważ możecie tutaj znaleźć bardzo fajne ubrania, które przede wszystkim mają atrakcyjne ceny, ale również mają świetne składy, ponieważ na przykład ta koszula jest dodatkiem lnu. Takim ubraniowym akcentem kończę dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak ta najnowsza kolekcja przypadła Wam do gustu. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!